Dzień dobry, Krzysztof Repiński. Witam serdecznie i zapraszam na program Pytania do Prezydenta. Dzisiaj moim gościem jest wiceprezydent do spraw społecznych Adam Urban. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu redaktorowi. Panie prezydencie, sprawy bieżące będziemy omawiać najpierw, czyli proponuję, żeby przypomnieć o program profilaktyczny realizowany wyłącznie przez samorząd i to jest wasz autorski program, autorski pomysł, a dotyczy on badania wzroku u 10-latków. Proszę powiedzieć, kto realizuje i dlaczego w zasadzie zdecydowaliście się na taki program? Zgadza się, to jest nasz program autorski, on jest o tyle bardzo ważny, że to nie jest tak, że siedzą urzędnicy, przyjdzie mi do głowy, a dzisiaj będziemy badać wzrok. Wszystkie dane opracowane są na podstawie danych statystycznych przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie po analizie stanu zdrowotności, chorób występujących u dzieci i młodzieży doszliśmy do wniosku, że bardzo istotnym problemem jest kwestia wad wzroku, kłopotów generalnie ze wzrokiem u dzieci i to szczególnie w wieku 10 lat. Mhm. No, niektórzy pytali, dlaczego akurat u 10-latków? No, to pokazują statystyki. W wieku przedszkolnym są robione właśnie badania wzroku, ale później jest ta przerwa i brakuje właśnie w tym momencie dojrzewania. Zgadza się. Raz to, co pan redaktor mówi, że wcześniej są badania, potem jest przerwa, a dwa, że statystyki NFZ pokazują, że ten wiek 10 lat jest bardzo istotny, że tam zwiększa się liczba dzieci mających ten problem. Stąd też udało się opracować stosowny program. Program ten zyskał akceptację Akademii Oceny Technologii Medycznych, gdyż każdy program, który dana gmina wymyśli, musi być wysłany do takiej akademii i uzyskać pozytywną opinię. To znaczy, że jest bardzo ważny, wskazany dla zdrowia dzieci i młodzieży w naszym mieście, czy też osób dorosłych, bo to w zależności do kogo jest skierowany, w tym przypadku 10-latków. No, ważne jest, że to jest program, tak jak już powiedzieliśmy kilka razy, dla 10-latków i dla mieszkańców Tczewa. Mhm. To jest tak naprawdę jeden wymóg, badanie jest nieodpłatne, zabezpieczone są środki przez najbliższe 3 lata po 60 tysięcy na badanie wzroku u dzieci. Istotna informacja, że to nie tylko w tym roku, tak? Tak, przez najbliższe 3 lata, obecny rok jeszcze 2 lata. Obecni 10-latkowie, ale i przyszli 10-latkowie. Tak, obecnie tam 8 i 9-latkowie. I tak naprawdę ta kwota pozwala nam wykonać ponad 500 badań u dzieci, więc praktycznie gdyby była tylko taka potrzeba, to jesteśmy cały rocznik w stanie objąć pomocą. Mhm. A tak mniej więcej na czym polega to profilaktyczne badanie? A to jest badanie diagnostyczne w zakresie bliżej i dali, badanie ostrości wzroku, badanie widzenia barw, badanie sprzętem specjalistycznym, czyli takie całościowe badanie diagnostyczne pomagające określić stan wzroku, czy wymaga jakiegoś dodatkowego leczenia, podjęcia jakichś działań. Też prowadzone są działania edukacyjne z zakresu zdrowotności, na co trzeba zwracać uwagę dziecku. Na koniec badań sprawdzono taki test wiedzy, czy rodzic, dziecko zapamiętało coś z tej teorii przekazywanych. No i też wydawane są wskazówki, jeżeli jest potrzeba, co do dalszego leczenia. Myślę, że to jest bardzo ważny projekt, też w dobie, kiedy coraz więcej dzieci, i to w młodym wieku, spędza bardzo dużo czasu przy komórkach, komputerach. Mamy też za sobą okres pandemii, kiedy też więcej czasu wszyscy spędzali przy tych komputerach, nośnikach elektronicznych. Więc bardzo ważne, żeby zbadać, no bo też jest przejście potem już klasy 4., 5., 6., 8., kiedy jeszcze więcej czasu, więcej czytania, więcej nauki, żeby nie mieć kłopotów ze wzrokiem, bo czasami nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre kłopoty w nauce mogą wynikać z tego, że dziecko może niewyraźnie widzi, nie dostrzega, siedzi w ostatniej ławce, nie ma okularów. Wiele takich problemów codziennych, więc bardzo serdecznie rodziców i dzieci 10-latków zapraszam. Badanie robi przychodnia Rogowscy. To jest przychodnia, która została wyłoniona w drodze konkursu. I do końca tego roku będzie przeprowadzać badania. Rejestrować można się telefonicznie bądź osobiście przy ulicy 30 stycznia. Ile trwa ten program, ten projekt i ile osób skorzystało z niego? Projekt trwa do końca roku. Na dzień dzisiejszy ponad 100 dzieci została objęta, więc jeszcze są wolne. Przypomnę, jest możliwość 500 aż. Tak, więc jeszcze są wolne moce przerobowe. Zapraszamy chętnie, naprawdę warto skorzystać. No i tak jak mówiliśmy na wstępie, będziemy ten program powtarzać w najbliższych latach. Mhm.
Ja tak po swoich dzieciach widzę, że naprawdę problem wzroku może być istotny. To są dzieci starsze niż 10-letnie, ale no, jak potrafią oglądać ileś godzin na smartfonie czy na laptopie seriale w takiej bliskiej odległości, no to musi mieć wpływ na ich przyszły funkcjonowanie. To już troszeczkę wzroku. Takie choroby cywilizacyjne, tak, których tak. ciężko będzie uniknąć. To teraz przypomnijmy inny temat. Miasto przyznaje nagrody oraz wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. No dokładnie, co roku coś takiego jest, ale jakoś tak nie mogę sobie przypomnieć dokładnych zasad i jak to się odbywa. Konkurs, te nagrody są wyłączane już od 2015 roku, więc troszeczkę lat już minęło. One są skierowane do osób, które osiągnęły w danym roku kalendarzowym jakieś osiągnięcia, brały uczestnictwo w festiwalach, konkursach, olimpiadach, jakichś wielkich koncertach, wydarzeniach, ale też do osób, które wpływają na kształt, na rozwój, powszechnianie kultury w naszym mieście, dla artystów, muzyków, reżyserów teatralnych. To nie tylko jakiś sukces artystyczny, ale też również taka działania na rzecz praca, tak? promocji kultury i tak dalej. To są osoby, które często są bardzo skromne, chociaż wykonują bardzo, bardzo ważną i poważną pracę, rozwijają i nasze dorosłych zakresy kulturalne, i też dzieci, młodzieży, podejście do kultury, dostrzegania nowych trendów w kulturze, umuzykalniania się, wiele tematów, więc też zachęcam różnego rodzaju podmioty, które w swoim zakresie mają działania z zakresu kultury, o zgłaszanie kandydatur takich osób, które ich zdaniem w tym roku w szczególny sposób zasłynęły ze swoich działań kulturalnych i warto by było ich nagrodzić. Tak jak powiedziałem, i podmioty, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, ale też grupy mieszkańców w liczbie minimum 20 osób mogą zgłaszać takie osoby do Nagrody Prezydenta w zakresie kultury. Chciałbym też tutaj skorzystać... A to wyróżnienie, ta nagroda wiąże się tylko z takim wystawieniem na piedestał. I też z nagrodą finansową. Nagrodą też finansową. Z nagrodą finansową. Skorzystam w tym momencie ze ściągi, bo nie chciałbym nikogo pominąć, a chciałbym wymienić te osoby, które w tych ostatnich latach zdobyły Nagrodę Prezydenta w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Były to panie Dobrawa Czocher, Eleonora Lewandowska, Jolanta Young, Karolina Kornas, pan Janusz Landowski, Stefan Kukowski, pani Magdalena Kubicka-Netka, pani Agata Sowa, pani Wiesława Dolina-Niżyńska, Orkiestra Kameralna Progres, Czeski Uniwersytet Trzeciego Wieku, pan Piotr Wejnc, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Józef Golicki, pani Bożena Szczepańska, więc wiele osób z różnych obszarów. Tak. I naprawdę są jeszcze osoby, które to jak tak pan wymienią, to naprawdę lat. Aż... Myślę, że każdemu byłoby miło znaleźć się w takim gronie. Tak, w takim, nagrodzonym. W takim gronie, tak. Więc serdecznie zachęcamy wszystkich państwa do A w tym roku ta nagroda już została przyznana? Do 31 grudnia można składać wnioski. Aha, i wtedy będzie I przy okazji w przyszłym roku, roku przy okazji czy jakieś wystawy, czy wydarzenia kulturalnego zawsze. No zazwyczaj to tak się dzieje. Pamiętam nadać... na Nocy Bibliotek na przykład kiedyś tak, był, albo tak. faktycznie na wystawie w Fabryce Sztuk. W Fabryce Sztuk ostatnio do pani Bożeny Szczepańskiej włączyliśmy. Tutaj też działania kulturalne dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. To każdy przez różny. Józef Golicki, Festiwal Ciechowskiego. Tak. No, wiele różnych postaci, orkiestra harcerska, no dużo by wymieniać. No faktycznie, jak pan wymienił, to cała nasza kultura tczewska tu się jakby przed oczami mi tak. Ale jeszcze są tacy, których naprawdę warto by było nagrodzić. I jeszcze w tym towarzystwie się nie znaleźli, tak. Także zgłaszajcie. Bo to nie zależy od prezydenta, tylko od zgłoszeń, przypomnę. Tak. Teraz jeszcze jedna bieżąca rzecz. Na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie programu współpracy gminy miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi. I tak właściwie to, jak robię relacje z sesji, to też zawsze zaznaczam, że taka uchwała została podjęta, ale to już tak przyznam szczerze, robię to z automatu, bo wiem, że takie działania są, ale czasami należy się zatrzymać i wyjaśnić jakby na czym polega ta współpraca z tymi innymi podmiotami. Tak naprawdę, tak jak pan redaktor wspomniał, uchwała określa te podstawowe zasady, cele współpracy, formy. Ona jest najbardziej istotna i najbardziej widoczna w tym zakresie ogłaszania dotacji konkursowych grantów na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście. No, te działania organizacji to są działania na rzecz naszych mieszkańców. One odbywają się w różnych sferach, takich jak pomoc społeczna, kultura,
ochrona zdrowia, kultura fizyczna, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom, kwestie związane z bezdomnością, z uzależnieniami. W tej jednej uchwale bardzo szeroki obszar współpracy ze stowarzyszeniami się mieści. I to są te wszystkie obszary, co do których miasto corocznie ogłasza konkursy dofinansowujące te działania, po to, żeby wspierać poszczególnych mieszkańców, albo promować pewne działania, albo też przeciwdziałać. A o jakiej kwocie w budżecie rocznie mówimy? W tym roku, w 2023, dofinansowano projekty na kwotę ponad 3 700 000, więc to jest blisko 4 miliony złotych, pokaźna kwota, a projektów tych było ponad 130 dla blisko 50 organizacji pozarządowych. Więc jakbyśmy to wszystko podzielili na poszczególne dni w roku, to praktycznie co któryś dzień z kolei jest działanie dofinansowane. Organizacje pozarządowe jak wielka machina tu się nam objawiają. Dofinansowane przez miasto, tym bardziej, że wiele tych działań, takich jakby chociażby dofinansowanie klubów sportowych, czy dzieci i młodzieży, czy dofinansowanie seniorskich klubów sportowych, czy prowadzenie świetlic środowiskowych, punktów konsultacyjnych do osób uzależnionych, punkt okno, punktu dobrych spotkań, hostel prowadzony przez Stowarzyszenie Chrześcijańskie Obfitość dla osób powracających z leczenia, z terapii, które nie mają w danym momencie gdzie się pobyć, żeby wspomóc ich proces powrotu do zdrowego życia. Kwestie spotkań wspomagających, wyjście z nałogu. Wiele, wiele projektów, które dzieją się na co dzień. Tutaj w tym miejscu też chciałbym bardzo podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym za bardzo dobrą współpracę, ale też tym wszystkim pracownikom, którzy uczestniczą w procesie przyznawania dotacji i potem ich rozliczania, bo to, jak to mówią, że to jest zasada tak zwanych trzech szampanów. Pierwszy, jak się dostanie dotację, drugi, jak się przeprowadzi, a trzeci, jak się rozliczy. I czasami jest tak, że myślimy, że dany projekt już się zakończył, jeszcze mnóstwo pracy po stronie organizacji pozarządowej czy też urzędu, żeby rozliczyć dany projekt właściwie i żeby można było w przyszłym roku dalej przyznawać dotacje. Bo myślę, że to jest bardzo, bardzo istotna i skuteczna forma współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu możemy o wiele więcej obszarów objąć opieką i wsparciem, niż gdyby miała robić to sama gmina. Tak. Więc też wszystkim organizacjom serdecznie za tą współpracę dziękuję. Panie prezydencie, myślę, że to jest dobry moment, jak mówimy o organizacjach pozarządowych, jak mówimy o działaniach ludzi w zakresie wspierania się wzajemnego, prawda? Czy to jest dobry moment, żeby powiedzieć o planach na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Bo tutaj mam wrażenie, dużo się może zmienić, jeśli chodzi o zaangażowanie samorządu. Tak, znaczy generalnie samorząd to od wielu lat jest zaangażowany, teraz od zeszłego roku może w sposób bardziej szczególny. Weszliśmy w ścisłą współpracę z panem Sławomirem Kusowskim, który prowadzi sztab powiatowy. Wspólnie będziemy w tym roku podejmować działania w zakresie organizacji najbliższego finału, 32. już finału orkiestry. Tutaj pan Sławek praktycznie przez wszystkie, może poza jednym, bo pierwszego finału nie było w Tczewie, z tego co pamiętam, od drugiego zaczęła się akcja w Tczewie orkiestrowa prowadzona. Przez wiele lat jego wolontariusz, potem jako osoba prowadząca sztab uczestniczył, osoba bardzo kompetentna, z ogromem pomysłów i myślę ciesząca się dużym zaufaniem też, współpracująca z różnymi podmiotami. Tak jak powiedziałem, 32. finał. W tym roku orkiestra będzie działać pod hasłem Płuca po pandemii. Będzie zbierany sprzęt na pneumologiczny w zakresie badania diagnostyki płuc, rehabilitacji w tym zakresie. Sprzęt zebranych środków, datków ma być przeznaczony na zakup sprzętu na oddziały dziecięce, ale też na oddziały dla osób dorosłych. Są to tematy bardzo istotne tutaj. A w jaki sposób samorząd mógł się w to włączyć? Chyba w organizację tych imprez towarzyszących, tak? W tym roku finał w Ośku, wiadomo, jest 28 stycznia w niedzielę, ale my będziemy niejako świętować go przez dwa dni. Już w sobotę będą wydarzenia, koncerty, występy artystyczne dla młodzieży, a niedziela, tak jak dotychczas, będzie takim dniem bardziej familijny, występy grup młodzieżowych, pokaz tańca, czy towarzyskiego, nowoczesnego, koncerty, śpiewy, kwestia poczęstunków, stoisk, loterii, licytacji. Więc poszerzamy troszeczkę ten zakres. Też w działaniach włączy się dużo szkół podstawowych, też serdecznie szkoły podstawowe, jak również i średnie zapraszam do współpracy. No i tak jak zawsze wszystkich ludzi dobrej woli, dobrego serca, którzy by się chcieli włączyć w tę akcję. Tak jak co roku wiele firm, wiele
osób, młodzieży zaangażowanych jako wolontariusze w działania. To chciałbym w tym miejscu zaapelować, jeżeli są jakieś organizacje, podmioty, zakłady pracy, które by chciały się włączyć, ufundować gadżety, vouchery na licytację, to bardzo serdecznie prosimy o to wsparcie. Na pewno się przyda, zebrane środki i zakupiony sprzęt przyda się nam wszystkim, i tylko dorosłym, ale też naszym dzieciom, więc naprawdę warto. Będą też imprezy towarzyszące, będą też zajęcia sportowe w Strzeleckim Centrum Sportu i Rekreacji. Dzień wcześniej będzie bieg parkan z Orkiestrą Świątecznej Pomocy, będą warsztaty artystyczne w Fabryce Sztuk, wystawa fotografii dotycząca WOŚP-u. Sztab będzie się mieć również w Fabryce Sztuk pana Sławka Kosłuchowskiego na wspólne działania, więc naprawdę warto. Myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, z których jako Polacy ja przez wiatr może być naprawdę dumni. Ja pamiętam, panie prezydencie, że WOŚP tak oddolnie działa w Tczewie. Zawsze. I tak tutaj, tak szerokiej współpracy i w takim szerokim spektrum tych działań nie było. Teraz w WOŚP jakby jest doceniona i wydaje mi się, że naprawdę na to zasługuje i wreszcie to wydarzenie będzie w Tczewie. Zdecydowanie tak. Warto z roku na rok coraz bardziej poszerzać ten zakres współpracy o nowe formy, nowe pomysły, tak. Tym bardziej, że to jest akcja sprawdzona od wielu lat z pożytkiem dla całej społeczności. I sam fakt, że my w październiku i już kilka tygodni wcześniej prezydent Mirosław Pobłocki na ileś miesięcy przed już to wsparcie deklarował. I tak, teraz już widzę... odbywały się spotkania, już jesteśmy po pierwszych przemyśleniach, czy z instytucjami, czy ze szkołami, czy tutaj wspólnie z panem Sławkiem Kusowskim. Już podejmujemy pierwsze działania, bo coraz bliżej. Też w połowie grudnia pojawiły się na terenie miasta pierwsze puszki w punktach, w sklepach, w instytucjach, gdzie będziemy można zbierać datki. Jeśli też w całej Polsce wszyscy towarzyszących... będą działać tak jak w Tczewie, to kolejny rekord murowany. No miejmy nadzieję. Fajnie by było dożyć takich czasów, że nie trzeba będzie robić orkiestry i cały sztab będzie. Myślę, że na takie formy działania, aktywności zawsze jest czas, tak. I zawsze jest potrzeba. Tym bardziej, że oprócz tego, że zbieramy i potem skorzystamy z tego sprzętu wszyscy razem, to też uczymy się aktywności, uczymy się współpracy, jedności. Wspólnego działania, jedności. Solidarności. I takich działań jednoczących ludzi potrzeba jak najwięcej, żebyśmy mogli uczyli się bardziej wspólnie coś robić, nie przeciwko drugiemu, tylko razem, wspólnie, razem działać. Panie prezydencie, to jeszcze z bieżących spraw myślę, że zdążymy omówić program umożliwiający uzyskanie lokalu komunalnego po przeprowadzeniu remontu. Myśmy właśnie z panem rozmawiałem na ten temat i robiłem newsa. Kilka tych mieszkań oglądałem. Wyjaśnił mi dyrektor Arkadiusz Woźniak, bo to Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jakby operatorem tego programu, tak to określę, ze swoich zasobów przecież mieszkania komunalne. I teraz jesteśmy po takiej pierwszej, można powiedzieć, po starcie już, teraz wiemy znacznie więcej. Czy znaleźli się chętni na ten program i czy są osoby, które spełniają wymogi? Bo tam to słowo wymogi to jest bardzo ważne. Tak. No, ten program, tak jak każdy, pojawia się w przestrzeni takiej medialnej, publicznej, zazwyczaj już jest na ukończeniu. Zanim on powstaje, też musieliśmy przygotować wiele przepisów, zmian uchwały. Więc tutaj te działania zostały przyjęte, została przyjęta uchwała Rady Miejskiej w Tczewie i pojawiła się taka nowa możliwość w zakresie uzyskania, stania się najemcą lokalu komunalnego w Tczewie. Oprócz tych standardowej formy, jak lista przydziału mieszkań, gdzie co roku do 30 listopada składa się wnioski. No ale tam są kolejki, tam jest dłuższy czas oczekiwania, jest przede wszystkim też niższe kryterium dochodowe, to jest dla osób uboższych. Postanowiliśmy spróbować wejść do mieszkańców z kolejną formą, z kolejną propozycją pozyskania lokali komunalnych. To jest propozycja pozyskania lokalu komunalnego na zasadzie najmu za remont mieszkania. Tak. Zaczęło się od tego, że pan prezes TBS-u w swoich zasobach przejrzał lokale, które jego zdaniem nadawałyby się do tego programu. Mnóstwo pracy trzeba było wykonać, bo trzeba było każdy lokal sprawdzić, pod jakim kątem, w jakim jest stanie technicznym, jakie remonty, jakie naprawy trzeba w tym lokalu wykonać. Została opracowana specjalna lista w ogłoszeniu, kilkanaście mieszkań, każde mieszkanie zostało opisane. Jak się okazuje, takich mieszkań w zasobie, w które trzeba zainwestować, nie? To TBS ma sporo. Jest troszeczkę, bo to są Ja uważam, niestety, że ten program pieniążki, jest niesamowicie przykładem takiej, że nie ma tutaj przegranych, tak zwany win-win, że tu i
TTBS wygrywa, że się jakby pozbywa mieszkania, w którym musi zainwestować, no ale ten, który zainwestuje, może w nim zamieszkać. Może dostać umowę najmu. Umowa najmu na dzień dzisiejszy, zgodnie z przepisami prawa, jest podpisywana zawsze na czas nieokreślony, więc generalnie po dokonaniu remontu, po spełnieniu wymogów, warunków, można do końca życia mieszkać w tym mieszkaniu. Tak. Nie trzeba wchodzić w kredyty kilkudziesięcioletnie. Wiadomo, z czym to się wiąże, jaka jest sytuacja i też jakie są wynagrodzenia mieszkańców i ludzi. Tylko no, to jest osoba, która musi sobie, że tak powiem, finansowo poradzić. To nie jest, tak jak pan mówił, dla tych najuboższych. Tak. I to nie jest dla tych osób, które już mieszkanie komunalne czy jakiś lokal posiadają. To nie jest ani dla osób najuboższych, ani dla bogatych czy najbogatszych. Tak. Bo o ile... To jest powód, żeby się nie pomylić. O ile na przykład, żeby uzyskać mieszkanie komunalne, to standardowe, którego wnioski można składać do 30 listopada, tam jest kryterium dochodowe na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 100% najniższej emerytury, a w gospodarstwie jednoosobowym do 150%, to w przypadku tych lokali, o których mówimy za remont, jest kryterium dochodowe od 150 do 250% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i od 100 do 160% wieloosobowym. Więc te kryteria dochodowe są wyższe, które trzeba spełniać, bo też te osoby no, muszą skądś te środki finansowe mieć, żeby dany remont wykonać. Czy wziąć kredyt na ten remont, czy przeprowadzić ten remont? Może to są osoby, które sobie same potrafią Oczywiście, poradzić. Oczywiście, bo też nie należy, myślę, przerażać się różnymi wycenami, bo wycenę, które dokonuje TBS, jest wyceną taką rynkową, gdyby spółka musiała ogłosić sprzedaż, wynająć firmę i zrobić. Inna cena wygląda, kiedy pan redaktor czy ja sami kupimy sobie farbę i sami wymalujemy pokój, a inaczej ktoś musi wynajmieć firmę i za to miałby zapłacić. Dokładnie. Te mieszkania są różne, od takich no, mocno zniszczonych i małych, po takie większe, gdzie no, naprawdę można w bardzo dobrym standardzie sobie je wyremontować. Też ten standard remontu, on nie musi być jakiś tam wysoki. Wymagane są najbardziej te techniczne wymogi, tak? TBS nie składa wymagań, że musi być podłoga, żartuję tutaj, dębowa, tylko może być wykładzina położona zwykła po taniości. A z czasem najczęściej chodzi o remont instalacji wszelkiego rodzaju, prawda? Najważniejsze są remonty instalacji wszelkiego rodzaju, które też będą dokonywane i sprawdzane też pod kątem specjalistów z TBS-u, żeby te wszystkie prace były wykonane prawidłowo, żeby później nie dochodziło do żadnych no, nieprzewidywanych sytuacji, czy jakichś tam uszkodzeń, i teraz dojdźmy, zwarcie instalacji. Dopłyńmy do brzegu, bo ja chcę zapytać właśnie, czy się osoby takie zgłosiły, czy dużo było tych oględzin i czy dużo było wniosków na te mieszkania. Bo tutaj właśnie jesteśmy kilka dni po tym, jak te oględziny się odbywały. Nie wiem, czy z głowy dokładnie te wnioski powiem. Wpływały. Z tego, co pamiętam, było kilkanaście mieszkań, wniosków wpłynęło bodajże 11, albo troszeczkę więcej na te mieszkania. Ale oglądających obecnie, było znacznie więcej. Tak, obecnie trwa weryfikacja tych wszystkich danych pod kątem spełniania warunków i kolejnym etapem jest podpisywanie umowy przedstępnej, w której strony się zadeklarują, jedna na wykonanie remontu w określonym czasie. Czyli było to kilkanaście osób, ostatecznie wniosków, które już wiadomo, że wymogi spełniają i wnioski złożyły. Obecnie wnioski sprawdzone są wymogi, no i w najbliższym czasie po sprawdzeniu będą podpisywane umowy. To jest też taki pierwszy raz takie ogłoszenie, niejako taki powiedzmy w cudzysłowie pilotaż. Będziemy też wyciągać tego wspólnie z TBS-em wnioski, jeżeli będą potrzebne jakieś modyfikacje może tego projektu, czy modyfikacje rodzaju mieszkań przekazywanych, no będziemy to średnio wyciągać wnioski na bieżąco. Nie jest w interesie TBS-u, żeby mieć dużo pustostanów, prawda? Zdecydowanie nie. Pustostan to jest też koszt dla TBS-u, oczywiście, nie? Trzeba stworzyć takie programy, które umożliwiają pozyskanie jak największej liczby mieszkańców takich lokali, tak? No to panie prezydencie. I też proszę mieszkańców, którzy będą o to dbać, bo jeżeli ktoś sam wyremontuje, to dba bardziej jako swoje i to szanuje, tak? No są. A też niestety zdarzają się przypadki. No, nieszanowania tych lokali, tak? Panie prezydencie, to teraz my też dopływamy do brzegu tego programu. I chciałbym tradycyjnie poprosić pana, żeby pan powiedział, co ciekawego się w Tczewie będzie działo w najbliższych dniach. Zaproszę mam dzisiaj dużo. Nie uda się wszystkiego. A może spróbujmy, bo no, ale... ten wachlarz jest bardzo duży. Pierwsze mam zaproszenie, trzy dziedziny sztuki, rok malarstwa. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tczewie zaprasza na otwarcie wystawy
będącej owocem warsztatów malarskich odbywających się w bibliotece. 3 listopada, godzina 17, Jarosława Dąbrowskiego. Zapraszamy. Nasza piękna, zabytkowa, nowoczesna biblioteka. Tak, każdy nam zazdrości. Mhm. Obojętnie z jakiego miasta czy państwo gościmy delegację, przychodzą, są pełni podziwu. I to nie tylko co do architektury i wykończenia tego wnętrza, ale również co do szerokiego zakresu działań prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Takiego pomysłu na, pomysłu na działalność. Mhm. No, identyczne wrażenia są tak samo w Fabryce Sztuk. Wystawa Muzyka w obrazkach, wernisaż 9 listopada, godzina 18. Też naprawdę warto. Jak czasami niektórzy mówią, że się nic nie dzieje, to się zastanawiam, może nie dochodzą do nich te informacje, albo może oczekują czegoś innego, natomiast wydarzeń jest bardzo dużo. Kolejna rzecz, 10 listopada w piątek, godzina 17.30, również Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na promocję książki Rozprawy Doktorskiej księdza doktora Wojciecha Glinieckiego. Będą poruszane kwestie nauki, wykładów pana Morite, jednego z głównych kontratorów myśli świętego Tomasza z Akwinu w XX wieku, więc też troszeczkę inny zakres zainteresowań. Coś bardziej luźnego, w CKS-ie zapraszamy na planszówki w CKS-ie, czwartek, godzina 18, co 2 tygodnie. Kto chce przyjść, spędzić miły czas w klubie muzycznym. To tam muzycznym. Pewnie klub Zagrywka, to tak, ta współpraca serdecznie zapraszamy. Z takich luźniejszych wydarzeń w najbliższym czasie, również 3 listopada, Łydka Grubasa, zapraszamy na koncert. O, no to dziarski rockowe granie. A coś punkowego, punkowy wieczór, 4 listopada, godzina 20, Muchomory, serdecznie zapraszamy. I ostatnie wydarzenie, o którym chciał dzisiaj wspomnieć, to wydarzenie, które będzie miało miejsce w Fabryce Sztuk 6 listopada 18, Przywracanie życia zabytkom. Spotkanie z panią archeolog Renatą Wiloch-Kozłowską, która przeprowadzała badania w Farze i też naszych murów tczewskich. No naprawdę warto. Ceniony naukowiec, znany w Tczewie. Myślę, że każdy z tych kilku rzeczy, które wymienił, może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Zapraszam mieszkańców do uczestnictwa. Naprawdę warto. No i ja również zapraszam. A myślę, że tutaj tych wydarzeń przedstawił pan sporo. Bogaty wachlarz. Dziękuję panie prezydencie za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu. Państwu dziękuję, że nas oglądaliście i przypominam, że można nadsyłać pytania, które potem postaram się zadać wiceprezydentowi bądź prezydentowi, który podobno wraca do zdrowia, to prawda? Tak, coraz lepiej. Tak więc na razie dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.